Zadał pan pytanie, pani Joannie, dlaczego została psychonkologiem? A dlaczego ja zacząłem prowadzić hospicjum? Przecież nie dlatego, że byłem rakiem, że przewidywałem, że zachoruję na raka i to te dwie odsłony, jak nerki i mózgu, ale dlatego, że po prostu byłem kapelanem w szpitalu, likwidowano oddział paliatywny w powiatowym, nie paliatywny, tylko wewnętrzny, pół oddziału wewnętrznego, który z istoty był oddziałem paliatywnym. Chodziłem jako zwykły liniowy wikar, jeszcze niestety nie ucząc w szkole, i widziałem ludzi cierpiących bez opieki hospicyjnej i naprawdę przysięgam Państwu, że nie trzeba było być Napoleonem, żeby na to wpaść, że ci ludzie potrzebują pomocy. I ta potrzeba matką wynalazła, że miałem dość dobre relacje w tymże szpitalu, no to udało nam się zgwizdać trochę na początku za szafą u proboszcza, a potem to się już potoczyło trochę jak śnieżna kula i no i po prostu wydarzyło się to, co się wydarzyło. Do tego jeszcze, trochę odpowiadając tak znowu na pytanie pana, jest czasami tak, albo wchodząc w ten nurt myślenia pani Joanny, kiedy ludzie projektują na nas to, co sami myślą o nowotworach albo o pracy z ludźmi chorymi na nowotwory. Spotyka się pewną grupę, ja tak, jeżeli się pani ze mną zgodzi, taką pewną grupę lekko oszalałych, zwłaszcza pani, które pracują, nie, momencik, ja to mówię z pełną świadomością, zwłaszcza pań, które pracują na przykład onkologii dziecięcej, dla których to takie podniecanie się wyjątkowością swojego, one mają takie lekko rozbiegany wzrok, fryzurę nieuczesaną, jakby ich piorun strzelił i tak egzaltują się tym i mówią, i robi im to dobrze, jeżeli ktoś mówi, Boże, jaką ty masz trudną pracę. I one wtedy, och tak, tak, tyle tych dzieci umiera przez moje ręce, ale jakoś sobie radzę, jakoś sobie radzę. I to jest taka egzaltacja niezdrowa, niesłuszna. A tutaj my musimy, czy ja muszę być dla moich pacjentów profesjonalistą. Po prostu. To, że ja jestem chory, ja stałem się, już teraz będąc chorym, przeskakując pewne wątki, stałem się, będąc w hospicjum, jestem księdzem prezesem, ojcem, dyrektorem. Wolę mówić o sobie, że jestem odpowiedzialny za hospicjum, niż słyszeć to dyrektor. Ale dla pacjentów muszę być profesjonalny. To znaczy, nie eksponować moją chorobę, przecież oni widzą i wiedzą, że widać jak chodzę, widzą, że jestem chory, ale co, usiądę na łóżku i się będę licytował, kto ma większy hardcore? A, trzustka, ile pan jest trzustką? A ja z glejakiem czwartego stopnia. To są takie horrorki szpitalne również właśnie. Jaka ilość tych markerów na przykład, jaka wysokość, kto ma więcej tych markerów, to właśnie jest ta licytacja. I to takie nakręcanie się emocjonalnie. I no, przecież nie mogę tak zrobić. Zresztą w ogóle bycie kapelanem dla mnie w szpitalu i bycie kapelanem w hospicjum to jest fascynująca robota. Dlaczego fascynująca? Bo ma się dostęp do sumień. Dla mnie w ogóle fenomen sumienia jest zachwycający. Zwłaszcza w sytuacjach granicznych. Zwłaszcza w sytuacjach, o tym mógłbym długo mówić. Niestety w polskim kościele funkcja kapelana jest traktowana po macoszemu. Jak już ktoś się do niczego nie nadaje, tak jak ja poświęcenia, to go się robi kapelana. No bo ja jakoś tam po szpitalu przejdzie, komunię rozda, w sensie ciało sta, namaści to namaści. Przeważnie są to albo starsi niedołężni księża, albo tacy, którzy się nigdzie indziej nie sprawdzili. A w moim odczuciu, oczywiście biskupi mnie nie chcą słuchać, no, nie wymagam, żeby mnie słuchali, no, ale czasem mogli coś ucha nakłonić. Bycie kapelanem wymaga niezwykłej intelektualnej takiej przenikliwości. Ja bym powiedział także pewnej kompetencji takiej, tej inteligencji interpersonalnej. Bo proszę, namaluję taki obraz. Jakbym przeginał w tym gadaniu, to proszę mi przerwać. No ja za moment to zrobię. Dobra. Namaluję taki obraz. Wchodzę do sali ośmioosobowej. Na początek muszę z siebie zrobić trochę małpę. No bo wchodzę ubrany jako ksiądz, żeby skrócić dystans. Żeby być skuteczny.
Czyli właśnie tak jak przyszedłem do Państwa, muszę powiedzieć dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry, dla żbóry, niech będzie pochwalony z Chrystus. No i już wiadomo, że... To już jest wesoło. Bo jak wejdę w tym całym anturażu, w koronkowej komrze i tak dalej, no to wszyscy się usztywią na tym. Mhm. I pytam, kto z Państwa do Komunii Świętej? I tu jedna, druga, trzecia osoba i nimi się tak naprawdę nie interesuje. No bo zostawiam ich sobie na później. A interesuję się tymi, którzy mi mówią nie. I w ciągu 5 sekund muszę ocenić, czy nie, bo spadaj klecho, czy nie, bo długo nie byłem i się wstydzę, czy nie, bo nie wiem, bo byłem tydzień temu i nie potrzebuję, czy nie, bo jestem rozwiedziony. I trzeba poobserwować pacjentów, jak leżą. Przedwojenna dama nigdy nie będzie leżała rozwalona. Zawsze będzie miała rączki w małże, buźkę w ciup, tu sobie psiknie i to widać, pewna klasa. Robotnik będzie wyglądał jak robotnik. Czytelnik faktu będzie wyglądał jak czytelnik faktu. No i ten fakt albo nie będzie miał koło siebie. Oczywiście nie. Dobrze. Pani Anno, to ja w takim razie chciałem zapytać o to, co się z tymi ludźmi dzieje, z którymi pani obcuje? Przepraszam za takie bezpośrednie pytanie, tak? Coś się zmienia w ich życiu, oczywiście, bo mają diagnozę, tak? Ale co z tą reakcją? To jest też różnica, w którym miejscu się spotykamy, tak? No bo ja też pracowałam i w hospicjum, i w szpitalu, i jednak moja dusza takiego społecznika i pozarządowca, która mnie ściąga na takie działania związane w stowarzyszeniu, to jest zupełnie inny rodzaj, czy interwencji, czy też spotkania, dlatego że osoby, które przychodzą do stowarzyszenia Psychesomapolis naszego w Poznaniu, gdzie my prowadzimy Akademię Walki z Rakiem, których już jest tam w Polsce ze 12 oddziałów takich małych organizacji. Są to osoby, które przychodzą już zmotywowane, tak? Dlatego że one same sobie zazwyczaj to miejsce znalazły, same sobie wyszukały, same doszły do wniosku, że samo leczenie, które oferowane jest w szpitalu, czyli leczenie poprzez fizycznego, tak? Czyli poprzez oddziaływania jak chemioterapia, radioterapia na ciało, im nie starcza i poszukują czegoś więcej. Są to osoby, które są otwarte na to, żeby być może wprowadzić jakąś zmianę w swoim życiu, albo nieraz sam fakt, że oni już przychodzą, chociaż nieraz przychodzą z takim nastawieniem na nie, że wszystko jest skończone, to, że są, to jest dowód na to, że tak do końca nie myślą, tak? No bo gdyby tak było naprawdę, to by w ogóle nie przyszli. Więc o tyle są to ciekawe spotkania, ponieważ no, my jesteśmy świadkami takich przemian, tak? Jakby otwartej rozmowy na temat tego, przecież my nigdy nie mówimy, na pewno wszystko będzie dobrze, na pewno wyzdrowiejesz, to byłoby nieprawda, bo my nie wiemy, jaka nas przyszłość czeka, tak? Sama nie wiem, jaka mnie czeka przyszłość, a to dopiero miałabym mówić w imieniu innej osoby. Więc raczej to, na jakim my się gruncie spotykamy, to raczej takim gruncie trochę porządkowania chaosu, takiego emocjonalnego, zajmowania się po kolei rzeczami, na które mamy wpływ, żeby odzyskać trochę kontrolę nad tym, co nagle zostało utracone. Ale to, co jest istotne, to jednak oparcie w realności tego doświadczenia. Co jest niezwykle istotne, bo my właśnie żyjemy tu i teraz i właśnie z tą chorobą, a nie z inną, albo po prostu my tej choroby nie mamy. Ja bym bardzo chciał tutaj wesprzeć panią Joannę i powiedzieć, że właściwie nasz rodzaj pracy się niewiele różni, bo to jest ten sam obszar. Tak. Ja pracuję teoretycznie, bo jest tak, mamy diagnozę i mamy zgon. I pomiędzy diagnozą nowotworową a zgonem jest strasznie dużo przestrzeni. Gdzieś pomiędzy tym jest taka efemeryczna granica pomiędzy leczeniem przyczynowym i objawowym. I oczywiście nie wszyscy, którzy na nowotwór zachorują, na niego umrą. W Polsce jest tak, że mówi się o przeżywalności tych 5 lat, ponad 5 lat, to jest 46%. Takie są dane. I oczywiście w zależności od etiologii nowotworu wiadomo, które najgorzej rokują, wiadomo, które najlepiej, chociaż zawsze jest pewien margines błędu i w jednych, tak, i w drugich. Ale miejsce na cud.
Tak, jesteśmy otwarci. W każdym razie, na przykład my w medycynie paliatywnej otrzymujemy pacjentów rozchwianych psychicznie, którzy są w jakiejś formie kryzysu, którzy są zaraz tuż za tą granicą, kiedy uświadomili sobie, że leczenie przyczynowe zostało zakończone. Czyli że już nie wyeliminujemy tego nowotworu. Oni są rozedrgani i naszym zadaniem jest ich uchwycić. Właśnie sprowadzić do konkretu dnia dzisiejszego i powiedzieć między innymi tak, pani Joanno, walka, i to jest bardzo istotne, walka wcale się nie skończyła. Będziemy walczyć w takim aspekcie, żeby pani się jak najlepiej czuła w rozumieniu, w dwóch wektorach, żeby się pani jak najlepiej czuła w rozumieniu tego quality of life mierzalnego i jak najdłużej z nami była, i to w tej kolejności. I tutaj cieszę się bardzo, że pani wspomniała o Simontonie. Czy pan wspomniał o Simontonie? Ja w kontekście pani, tak. To jak najbardziej. Znaczy, Simonton został wspomniany. I dlatego, ponieważ muszę powiedzieć o takiej formie myślenia zdrowego. Proszę mnie kontrować, jak będę jakieś bzdury psychologiczne chrzanić. Bo ja jestem tylko domorosłym takim psychoonkologiem. I otóż właśnie Simonton bardzo mi też pomógł się pozbierać w pewnym momencie. Bo no wiadomo, można być przemądrym i pomagać innym, a samemu książkowo wszystkie etapy, mimo że zaprzeczenie słabo wyszło, zaprzeczenie i targowanie, u mnie te dwa etapy jakoś szybko przeleciały, bo jako pracownik służby zdrowia, no wiedziałem, co znaczy glejak czwartego stopnia, więc nie było się co, nie było co się oszukiwać ani targować, trzeba było działać. W każdym razie, ale to przeskakuje. W każdym razie myślenie, mamy myślenie, znaczy chyba tak się wyróżniam, że jest myślenie pozytywne i negatywne. Wszyscy będą mówili myśl pozytywnie. Okaże się później, że to myślenie pozytywne jest tak naprawdę negatywne, bo nie jest oparte na faktach. Myślenie musi być, albo oczywiście jest myślenie negatywne, które jest typowo negatywne. Na pewno z tego nie wyjdę, dramat, amen. I też jest niezdrowe. Też jest niezdrowe, zerze mnie nowotwór, już mnie zerze, już czuję, jak on mnie tam pałaszuje. Ono nie jest oparte na faktach, tylko na jakimś wewnętrznym strachu. Jest myślenie pozytywne, na pewno z tego wyjdę. Tak. Takie wypierające. Na pewno z tego wyjdę, ja odrzucę wszystkie, na przykład właśnie chemioterapię, stanotową terapię, będę się leczył Simontonem, cieciorką w nogę, lewatywami w kask i wieloma innymi rzeczami. Pani Joanno, a o Simontonie w dwóch zdaniach, tak? Kończę w dwóch zdaniach. A my musimy z pacjentami przejść na myślenie o faktach, w dwóch zdaniach. Co się ze mną dzieje, w jakim jestem, na jakim jestem etapie. Najlepiej to uprzykładowi, najlepiej to będę egzemplifikował, będę się popisywał. Taka sytuacja. Przyjeżdżam do hospicjum domowego, siedzi 40-letnia pani, 60-paroletnia z rozpoznaniem nowotworu trzustki. W takim katatonicznym ruchu cały zespół się nie może do niej dobić, bo ona mówi, nic mi nie mówcie, ja chcę żyć, ja chcę wychowywać swoje dzieci. Ja 3 razy do niej jeździłem w ciągu tego dnia i czułem jakąś taką ścianę. I w pewnym momencie przypomniałem sobie ten kurs Simontona, może mnie Duch Święty oświecił. Ja zawsze trzeba wywalić to błędne, czy wykręcić to błędne myślenie ludzi. Mówię, już nie pamiętam, załóżmy, że to była pani Agnieszka. Pani Agnieszko, pani sobie wyobraża, że ja zaraz przy pani usiądę i pani powiem, że pani umiera. Droga pani, byłem u pani tydzień temu i 2 tygodnie temu. Siedziała pani dokładnie w tym samym miejscu. Tak jak na panią patrzę, to wydaje mi się, bo to też nie mogę powiedzieć, że jestem pewien, bo nie wiem. Wydaje mi się, że pani fizycznie nie cierpi. Wygląda, oczywiście nikt nie mówi, że jest pani zdrowa, ale pokazałem jej pewne fakty. Tuk, proszę zobaczyć, nic się nie zmieniło. Ona mówi, chcę wychowywać swoje dzieci. Chcę być odbieraniu ich z pierwszej komunii. Droga pani. Pani Joanno, przepraszam, o Simontonie też pani powie. Dobrze, powiem, tak, ale tak sobie właśnie o tym myślę, jak ksiądz rozmawiał z tą panią, to jest też taka...
taka forma, chcę robić to, chcę robić tamto, chcę, a tak naprawdę o to chodzi, że to życie właśnie teraz się dzieje. I tu chciałem konkludować, no ale ten człowiek mi przerwał. Ale proszę księdza, ja wiedziałam, że ksiądz do tego zmierza, bo chciałam po prostu podprowadzić. Jakby wiedziałam, że o to chodzi, że po prostu chodzi o to, że życie właśnie jest, tak? I trzeba zwrócić uwagę, droga pani, mamą nie jest się za 2 tygodnie, tylko dzisiaj i jutro, i wyznaczyć konkretne zadania. Proszę sprawdzić dzieciom zadania. Bo tam było dwóch chłopców w takim 12-14 lat. Bo tam była taka paskudna atmosfera w tym domu. Taka zimna, bo mama umiera, wszyscy płakali. Tak. Chłopcom się mówiło, bądźcie cicho. Więc ja poszedłem do chłopaków i mówię, wiecie, mama jest ciężko chora, ale ja was bardzo proszę, pokłóćcie się. Nie, wkuście mamy. Żeby ona, robiłem to z rozmysłem, żeby ona na chwilę poczuła się matką. Tak. A oni poczuli się dziećmi i mądra rodzina poprowadzi te dzieci później, kiedy mama umrze, bo ja nie lubię tych eufemizmów, odejdzie, odpłynie i tak dalej. Kiedy mamy zabraknie, jak już ktoś nie chce o tej śmierci słuchać, kiedy mamy zabraknie, mądra rodzina będzie wzmacniała ten efekt. I będzie mówiła, kiedy mama była już bardzo słaba, to cały czas pytała się, czy macie czapkę. Tak. Czyli ona po prostu, to jest bardzo ważne dla osób chorujących, ponieważ pierwszą rzeczą, którą tracą, to tracą swoją rolę, tak? Społeczną, tracą tą część siebie, którą my się również identyfikujemy, tak? Czyli tym, że jesteśmy, nie wiem, kobietą, że jesteśmy matką, że jesteśmy nauczycielem, pielęgniarką, księdzem, bo nagle się stajemy szeregowym pacjentem. No i to faktycznie jest bardzo ważne, żeby no, mieć w dalszym ciągu jakąś część obowiązków, zadań, które z tym naszym sensem życia w dalszym ciągu jest powiązane. Ale wracając... Jedno z przekazań pielęgniarek. Pamiętaj, kim jestem, czy kim byłem wtedy, kiedy byłem zdrowy. Dlatego wszyscy, którzy są w hospicjum, muszą być traktowani podmiotowo, do jasnej cholery. Ja już powiem, bo to jest taki ważny psychoonkologia, tak? Czyli dziedzina, która rozwija się mniej więcej od 20 lat i twórcą, prekursorką tego podejścia jest Jimmy Holland, Amerykanka, psycholog. I ona właśnie jakby psychoonkologia bada połączenia pomiędzy umysłem a tą chorobą, tak? Więc tak w dużym skrócie. No i można powiedzieć, że wszystkie nurty psychologiczne, które mogą być przydatne w pracy z pacjentami chorymi, to są takie nurty, które oparte są po pierwsze na zasobach, czyli na tym, co te osoby, jakby jakie specyficzne cechy posiadają, które mogą spożytkować, wykorzystać w tym procesie swojego zdrowienia, dlatego że zdrowienie jest pewnym procesem związanym z wydatkowaniem energii, więc my będziemy szukać, to będzie to, że ktoś lubi na przykład, nie wiem, śpiewać, ktoś lubi na przykład marzyć, ktoś lubi czytać, ktoś lubi gadać z innymi ludźmi i po prostu będziemy wykorzystywać te aspekty, które będą związane z jego własną naturą, tym jakim jest człowiekiem, bo często jakby gdzieś my w takim zabieganiu codziennym gubimy to nasze takie prawdziwe ja, jaka jestem, co lubię robić, bo na przykład mam pełno obowiązków, bo muszę zarabiać pieniądze, bo muszę spłacić kredyt i tak dalej i nagle gdzieś tam w sumie już po około 40 mniej więcej, nie wiem do końca w sumie po co ja robię to, co robię i czym się zajmuję, więc te wszystkie nurty, które są związane, które się bardzo mocno rozwijają, które związane są z psychologią pozytywną, które są związane z taką formą psychologii połączoną z sensem, szukaniem sensu życia, czyli jak z myśleniem Wiktora Frankla, logoterapia, tak, to widzę, że ksiądz za chwilę jeszcze więcej na ten temat powie, ale jak Milton Erickson, który również mimo poważnej choroby, czyli on zachorował na polio w młodym wieku i potem miał jeszcze ponowny rzut choroby, on koncentrował się na emocjach pozytywnych i nam
Polakom, można powiedzieć, to jest dosyć takie, wydaje się banalne, tak, pozytywne tutaj rak, no w ogóle jak to ze sobą łączyć. Simonton był z tego samego nurtu przedstawicieli, czyli żeby koncentrować się na tym, co jest w porządku, tak, no bo i tak sytuacja jest wystarczająca, nie w porządku, żeby się dalej na niej jakoś specjalnie teraz uwieszać, że to jest rak i koniec i tak dalej, no więc to jest tak, skoro jest dosyć niedobrze, to jak ja mogę teraz sobie w sobie znaleźć więcej energii, żeby z tego nie najlepiej się trochę wygrzebać, tak? No i stąd takie te wszystkie, to co Seligman pisze o psychologii pozytywnej i Barbara Fredrickson. Ja zachęcam Państwa do zapoznania się z tą literaturą, bo ona nam pokazuje naprawdę, a propos tego tematu, nasze dobre życie, czy Aaron Antonowski, jak my możemy faktycznie to nasze dobre życie wspierać? Poprzez co? Właśnie poprzez różnego rodzaju pozytywne emocje, poprzez zabawę, poprzez śmiech. Ja jeśli się Pani zgodzi i Państwo, że stworzymy taką listę i udostępnimy, dobrze? Jak mógłbym prosić o to, dobrze? Znajdzie się na stronie coś takiego, dobrze? Proponowane pozycje. Zresztą tam się znajdują od czasu do czasu pewne książki. Zawsze piątki, ale dopiero zaczęliśmy, trzy są. Pierwsza był Viktor Frank. No to świetnie, to właśnie w poszukiwaniu sensu? Tak, człowiek poszukiwaniu sensu, człowiek, który doświadczył pobytu w Auschwitz, a jednak nawet będąc tam, wygłaszał takie mowy motywacyjne, pewnie jak nie jeden mówca by mógł mu pozazdrościć tego, żeby wspierać te osoby w tej trudnej sytuacji, ale jeszcze dojdę do tego Simontona, ponieważ Simonton mniej więcej właśnie 20 lat temu, jako młody lekarz, no, miał też takie ambitne zadanie, jak wielu młodych lekarzy, dopóki często nie wejdą w te hierarchiczne układy szpitalne, gdzie trzeba odpowiednie miejsce, kiedy na obchodzie sobie zająć, żeby nie wychodzić za bardzo przed szereg, miał taki plan, żeby znaleźć oczywiście lekarstwo na raka i tam pracował nad tym. I miał takie doświadczenie, jak to bywa, taki pierwszy pacjent, który wyzdrowiał, kiedy on używał niekoniecznie tylko i wyłącznie metod medycznych, ale wykorzystywał pracę z wyobraźnią. To był jeden z elementów pierwszych wykorzystywanych w tym podejściu, gdzie ten pacjent powrócił do zdrowia. Wydawało się, że był w takim ciężkim stanie. No i jego przełożony ordynator nie chciał w ogóle na ten temat z nim rozmawiać. Co się właśnie wydarzyło? On jako młody lekarz nie rozumiał, co się stało. Jakby potrzebował tej rozmowy, żeby mu ten starszy kolega jakoś to wyjaśnił. No i to zostało pominięte, bo to nie miało prawa się wydarzyć. Być może to był cud, trudno powiedzieć. Natomiast on wtedy odszedł już z tego klasycznego bycia lekarzem i zaczął zajmować się wspólnie ze swoją żoną psychologiem, który zresztą zajmował się psychologią biznesu, zajmowała się psychologią biznesu, czyli psychologią motywacji, tym, w jaki sposób można stworzyć, jaki to miałby być program, który by kierował uwagę osób chorych onkologicznie na to, żeby one się bardziej angażowały w ten proces leczenia, żeby brały odpowiedzialność również za swoje zdrowie, ponieważ no to były takie czasy, że te osoby raczej się poddawały tylko leczeniu, a nie też przejmowały jakąś część odpowiedzialności, tak? Więc no i na tej podstawie stworzył program, który wykorzystywany jest jako jeden z różnych, bo też elementów, są, tak. Tak, bo tam są różne elementy tego leczenia. Myślę, że w ogóle kierunek jest bardzo ważny, który jest związany z pielęgnacją nadziei, wykorzystywaniem swoich zasobów, kontaktowaniem się z tym, co jest dobre, a nie z tym, co nie. No i w ogóle też taką pracą z emocjami, którą pacjenci mogą się sami nauczyć, tak? I to, żeby właśnie znajdować pewną równowagę w takiej czarnej otchłani, którą nam często jednak pacjentom, bo ja też jestem pacjentką onkologiczną, społeczeństwo funduje, tak, że rak, wow, to już jakby jest coś naprawdę, największy hardcore, co może nam się przydarzyć, to zachorować na raka. I właśnie to jest trochę takie podwójny efekt cierpienia, dlatego że nie dość, że ja faktycznie
mam diagnozę, to dodatkowo jeszcze mierzę się z przekonaniem kulturowym na temat tej choroby, więc jakby cierpię podwójnie, bo teraz jeszcze nie wiem, czy ja udźwignę jakby raczej to drugie, tak? Bo też pamiętam moją pierwszą reakcję, kiedy ja dowiedziałam się o tym, że jestem chora, jak lekarz przekazał mi diagnozę tak przed świętami Bożego Narodzenia. Ma pani rak, ma pani nowotwór, najprawdopodobniej złośliwy, będzie pani walczyła o życie na stole operacyjnym. Ja miałam wtedy 26 lat, ale pierwsze co to byłam skoncentrowana na tym, żeby on tam odpowiedział odpowiednio pani pielęgniarce, bo ona czegoś potrzebowała, a on to gdzieś tam zamotał, nie wiedział gdzie co ma. I jakoś tu byłam trzeźwa, natomiast kiedy miałam się skonfrontować z tym, że był ze mną wtedy mój narzeczony, teraz mój mąż, i to jest w ogóle zupełnie tam inna historia, love story i tak dalej. Natomiast moje myślenie, że mam powiedzieć to mojej mamie, czyli jak ją to oszczędzić, tak? No bo właśnie ja się zmierzyłam z tym, co ja wiem jako młoda osoba na temat raka i teraz ja... Co ja mam jej powiedzieć, tak? Jakby to było dla mnie najtrudniejsze, bo to było moje zmierzenie się z tym, co wiem na temat tej choroby. Znaczy tutaj pani Joanna poruszyła bardzo istotną kwestię, takiego nauczenia się obsługiwania własnych emocji. Mam nadzieję, że przykłady najlepiej przemówią, jak sobie Jan Kaczkowski poradził z obsługiwaniem własnych emocji, wtedy kiedy rzeczywiście mówiąc, byłem... Lekarze przekazali mi, znaczy w ogóle mi nie przekazali informacji o leku, sam sobie ją przekazałem, sobie ją wyczytałem z wypisu, no nie z wypisu, tylko z opisu. Znaczy haniebna sytuacja, która się w ogóle nie powinna zdarzyć. Nikt ze mną nie rozmawiał. Lekarz po pierwszej operacji, która tak to szybko następowało, ta sekwencja zdarzeń, ja z takiego pędzącego samochodu byłem i jestem aktywnym facetem, jak zaryłem nagle w piątek o 12:00 otrzymałem ten wynik tomografu, a już o 16 byłem, o 15 byłem w szpitalu. Oczywiście chędycząc się z panią doktor, że ja nie chcę, bo ja mam sobotę, niedzielę, jeszcze 8 kazań i tak dalej, a wiedziałem, że w szpitalach się w weekendy nic nie robi, a już we wtorek byłem na stole operacyjnym. I lekarz, który mi powiedział, znaczy mi nie powiedział, powiedział oczywiście moim najbliższym, że 6 miesięcy, a każdy następny będzie cudem. Ja się tak przyjąłem, oczywiście, a mi powiedział, że operacja się udała i poszedł. Cholera. I to jest kolejny aspekt prawda przy łóżku chorego, etyczny, ale to był taki moment, kiedy ja byłem w złym stanie. Leżałem w łóżku. To tak jak mówiłem wczoraj państwu dla żartu, i to były te najśmieszniejsze sytuacje, kiedy rodzice wkładali mi nogi do łóżka i mówili przekręć się, ja mówię, już, albo wyciągnij nogi. Ale no, były takie momenty, że mnie chwytał taki zwierzęcy strach za gardło, bo ja popełniłem taki błąd, że ja po prostu tak się niewolniczo przywiązałem do tych 6 miesięcy, że jak minął miesiąc, no Boże, pięć. No. I kolejny cyk, 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 cyk. I w pewnym momencie, gdzieś będąc w takim koszmarnej, czarnej... przypomniałem sobie o tym Simontanie, byłem kiedyś na kursie z Simontanowskim w Bydgoszczy. I mówię, słuchaj, możesz ruszać ręką, możesz ruszać nogą. Mniej więcej wiesz, gdzie jesteś. Ogarniasz temat. No to zrób coś z tym. Albo zmarnujesz te nawet 5 miesięcy, albo je pozytywnie wykorzystać. No i widać, tyle miałem zasobów jakoś tam, że udało mi się to przekuć w sukces, a do tego przyszedł ten kochany Frankl, który mnie tak naprawdę zawstydził. Bo proszę sobie wyobrazić koszmar Holokaustu i wykształconego neurologa i psychiatrę, który jedzie pulmonowskim wagonem z Wiednia do Auschwitz, no bo wiedeńscy Żydzi tak jechali elegancko, wiezie swój doktorat, bo chce przygotowywać się do habilitacji. Oczywiście natychmiast spada w tą maszynę, rwą mu ten doktorat. On przechodzi przez właściwie wszystkie, i Buchenwald, i no, cały koszmar obozów przewożony. I gdzieś cały czas uparł się, że on nie straci sensu. Odtwarza sobie w pamięci swoją pracę naukową. Podtrzymuje innych na duchu. Dalej pozostaje naukowcem. Zaczyna dzielić socjologicznie oprawców. I zauważa, co jest symptomatyczne, że granica pomiędzy dobrymi a złymi nie przebiega tak
ewidentnie pomiędzy oprawcami a ofiarami. Że i tutaj, że, a ja bym posunął to jeszcze dalej, że i tutaj zdarzali się przyzwoici SS-mani i kompletnie zdegradowani więźniowie. A ja bym posunął to moralnie jeszcze dalej, że tak naprawdę granica między dobrym a złem, czy między dobrym a złym, przechodzi przez nasze sumienie. A tuśmy wchodzę w kazanie, idźmy dalej. Idźmy dalej. I to, co mnie u Frankla zachwyciło, że my tak naprawdę, Boże mój, my jesteśmy otoczeni najbliższymi, którzy nas wspierają. Robimy jakąś wielką traumę z głupiego nowotworu, a on tak godnie przeszedł przez, skoro on i wielu jemu podobnych, świętych, nieświętych, znanych, nieznanych, było w stanie nie stracić godności ludzkiej przez koszmar Holokaustu, to przecież my też, może nie tyle musimy, mamy obowiązek, ale mamy pewną powinność moralną, jako chorzy, przejść godnie przez chorobę. Co ja przez to rozumiem? I zawsze podkreślam to, rozmawiałem z chorymi, że choroba nas ani do niczego nie uprawnia, ani z niczego nie zwalnia. Nie zwalnia nas z bycia kulturalnymi, nie zwalnia nas z powinności moralnych, być ojcem, matką i tak dalej, księdzem. I to było coś niezwykłego, co u Frankla odkryłem. Jeżeli można teraz, to ja tylko, bo Państwo nie mieliście obowiązku czytać, mam nadzieję, że się Państwo ze mną zgodzicie, że on też, przeżywając ten koszmar, stosował przeróżne techniki, prawda? Rozważanie swojej pracy, ale też takie, które my byśmy uznali za być może w cudzysłowie mało skuteczne, jak na przykład to, że umówił się z kolegą, że przynajmniej jeden dowcip dziennie na temat obozu muszą wymyślić, tak? Cudowne. Żeby spojrzeć na to inaczej. Jeden z nich pamiętam, ponieważ powiedział, że poczucie szczęścia jest względne. Oni uzyskiwali szczęście w momencie, kiedy wpadł im jeden ziemniak z tej wody do miski, prawda? Bo akurat się tak trafiło, bo ktoś głębiej zaciągnął chochlą. I on mówił, że jeden z dowcipów był taki, że jest sytuacja powojenna, są na eleganckim obiedzie, pani domu podchodzi do wazy, wkłada chochlę, a on się zrywa od stołu i krzyczy: lej z dna, lej z dna, nie? I w ten sposób sobie ten koszmar starali... Albo na przykład jego wizualizacja miłości do żony. On nie wiedział, że żona już dawno nie żyje, ale on strasznie kochał. I wyobrażał sobie łącznie z zapachami, jak do niej przychodzi, jak się do niej przytula. To było niemal erotyczne, albo może i było erotyczne, ale piękne, cudowne. I później gdzieś był przewożony przez swój Wiedeń i przez szparę wagonu, już bydlęcego. Właściwie prawie, że w erotycznej ekstazie widzi własny dom. Żona już dawno zginęła w innym obozie, ale on tam tak sobie zwizualizował to swoje szczęście, że to go trzymało przy życiu. Ja też myślę, że to jest ta potęga tych pozytywnych emocji. Dlaczego właśnie ta radość i też jestem świadkiem często w ogóle totalnie głupawych, no jakie mają być żartów, które wymyślają właśnie ludzie na grupach, które prowadzę dla osób chorych onkologicznie. No bo kto jak nie my możemy się tak świetnie bawić w ogóle z tego, co nam się przydarzyło. I tam też oczywiście różne hardkory też się pojawiają na takich grupach. Natomiast one, te emocje pozytywne, które związane są też i z dumą, tak, radzenia sobie, czy z miłością innych osób, przeżywaniem tego, radością właśnie, głupawką, zaciekawieniem w ogóle też nowym, bo przecież osoby, które przychodzą na grupę, one też się uczą nowych rzeczy w ogóle, często fundamentalnych, ale bardzo podstawowych o życiu, o sensie istnienia, o tym często mówią, że w ogóle dlaczego my tego nie mieliśmy w szkole podstawowej, dlaczego my się teraz tego uczymy na przykład, bo faktycznie są tam elementy na grupach psychoedukacyjne. No to w ogóle pojawia się oczywiście żart, tak? Poczucie humoru. I jeżeli tutaj mogę, to też chętnie bym opowiedziała jeden żart na temat, kiedy prowadziłam takie warsztaty dla pacjentów we Wrocławiu i była niesamowita grupa, która składała się, w której byli i katolicy, i świadkowie Jehowy, i buddyści. I pamiętam, były dwie osoby z Malborka, niezwiązane z żadną frakcją, natomiast mocno wyznania w ogóle, że są krzyżakami, że są po prostu pokrzyżackimi tam... Jakimiś potem... Tak, tak, tak. No to moje strony, bo ja z Kwidzyna pochodzę, więc to wszystko są moje rejony.
I właśnie jeden z uczestników, świadek Jehowy, opowiadał kawał na temat śmierci, bo temat śmierci w ogóle my zawsze o tym rozmawiamy, bo wiadomo, że jeżeli o czymś się nie mówi, to to powoduje napięcie, więc lepiej o tym mówić, żeby tego napięcia nie było, a skoro mamy się zajmować zdrowieniem, no to lepiej, żeby tę energię wykorzystać w innym kierunku. No i ten kawał był taki, powiem szybciutko, no jakiś tam wieczór, wyobraźmy sobie, oglądamy jakiś ulubiony program, na przykład Tomasz Lis na żywo i Jan Kaczkowski opowiada, jak żyć na przykład. No i tak zaciekawieni, tam oglądamy, bardzo miło i nagle słyszymy pukanie do drzwi. Być może znacie ten kawał, ale ja go bardzo lubię. No pukanie do drzwi, no to ten ktoś podchodzi do swoich drzwi, otwiera drzwi, patrzy, nikogo nie ma. Zamyka drzwi, siada z powrotem, przykrywa się kocykiem, ogląda sobie ten fajny program, zainteresowany, słucha, uczy. Nagle znowu pukanie do drzwi. Wstaje, podchodzi, otwiera drzwi, rozgląda się, nikogo nie ma. Zamyka drzwi, siada, znowu się owija kocykiem. Lekko wkurzony. Już jest niestety lekko wkurzony, bo mu przerywają ciekawą rozmowę. No, ogląda, już się znowu wciągnął, znowu słyszy, no nie, znowu stukanie do drzwi, wstaje, wszystko, ten kocyk rzuca, otwiera drzwi rozmachem, z impetem, rozgląda się, co się dzieje, nagle patrzy, a u progu taka malutka śmierć. I on tak patrzy i wow, Boże, śmierć, cały się wystraszył, śmierć mówi, przestań, ja nie po ciebie, po chomika. Także właśnie o to chodzi, że właśnie to są takie niesamowite historie, kiedy, no to jest też jeszcze jedno, muszę koniecznie powiedzieć, ponieważ nasz ośrodek no, żyje, tam jest bardzo dużo różnych działań związanych ze wspieraniem ludzi chorych. No i są to różne, czy tam jest muzykoterapia, jest regularnie, jest joga w czwartki. Ja w tym czasie przyjmuję też takich regularnych pacjentów. Nie tylko przyjmuję ludzi, którzy chorują na choroby nowotworowe, ale jako psychoterapeuta pracuję i z rodzinami, i z parami, i z ludźmi, którzy mają inne problemy. I pamiętam taką jedną sytuację, gdzie jedna pani prezes cierpiąca na depresję zastanawiała się nad sensem swojego życia. Ja rozumiem, oczywiście każde cierpienie jednostkowe jest jego własnym cierpieniem, ale na jodze zawsze jest taki jeden moment, gdzie jest joga śmiechu na koniec. No i obok w sali nagle zaczyna się śmiech, ale to nie taki śmiech, tylko taki rechot. A zwłaszcza jak przychodzi taka Mariolka u nas, to ta Mariolka, jak zacznie się śmiać, to ona się śmieje tak. Ona tak się śmieje. Ona to robi specjalnie, tak szydercze, bo ona tak podkręca całą tę atmosferę i wtedy już wszyscy nie mogą i się z niej śmieją i się wszyscy śmieją. I to tak się na maksa wszyscy śmieją. No i my tak siedzimy i tacy nagle, ona tutaj to pani mówi o tym takim bezsensie. Taka skupiona. No i ja już tak trzymam ten fason, tak trzymam tą minę, że nic się nie dzieje, tak? Ale no nieznośny śmiech po prostu. No i to, a co tam się dzieje, przepraszam bardzo? No tam mamy zajęcia, tam jest joga. Joga? Tak, joga dla tutaj w Akademii Walki z Rakiem, joga dla osób, które chorują onkologicznie. Dla osób onkologicznie chorych, a z czegoś tak się śmieje. No właśnie i też nagle takie gdzieś skonfrontowanie, że w ogóle, no ja mówię, no jak to z czego? No po prostu z życia, no się cieszą, no tak normalne. Ale prawdę mówiąc, no była to też przełomowa sesja w ogóle dla tej osoby, kiedy ona trochę wyszła poza jakby też tą taką skoncentrowanie na sobie. I ja myślę w ogóle, że koncentracja na pracy na innych ludziach jest po prostu ma sens w życiu. A propos, tak jakby nie ja. Ja też tak mówię, że jakoś ta instytucja w dużej mierze powstała z mojej potrzeby, dlatego że jak ja zachorowałam, to jako 26-latka miałam do wyboru właśnie albo hospicjum, albo w Poznaniu, albo Amazonki, tak? No ale nie, w żadnej grupie się nie mieściłam. No i mi tutaj brakowało czegoś, poza tym no, byłam taka w ogóle ciekawa, no dobra, ja jestem już tym psychologiem, to teraz tak bym się chętnie oddała w takie, niech ten psycholog, psychoterapeuta coś ze mną zrobi, jak to będzie. No i byłam taka ciekawa w ogóle, co tam się wydarzy, ale tam pierwszy kontakt nie jakoś, to nie do końca chyba było to.
I faktycznie pomyślałam, że trzeba coś stworzyć i dlatego też ta instytucja z samego jakby filozofii nie dzieliła ludzi na rodzaj choroby, tylko po prostu jakby oferowała to, co możemy zaoferować, czyli pomoc specjalistów różnych, z różnych dziedzin, ale właśnie w tym obszarze no, takim holistycznym patrzenia na człowieka. Tak? Ja wiem, że to jest tak, że ciężko odnieść chorobę nowotworową do innych naszych życiowych doświadczeń. Przepraszam za niesłychanie płaski przykład, ale dostałem w piątek list z Urzędu Skarbowego, podwójnie zabezpieczony podpisami i zwrotką z tyłu i rozważałem tę kwestię, odebrać lepiej go w piątek i przeczytać, co tam jest, czy odłożymy sobie na poniedziałek i raczej nie będę o tym mówił Małgosi, bo już ja to mam na sobie, bo ona też dostała. I myślę sobie, jak to jest. Bardzo tak? Adekwatne porównanie. Dlaczego powiem? Ja nazywam kiedy tak zwany efekt szeleszczącej koperty, kiedy zrobiliśmy rezonans i tam zrobienie rezonansu nie jest jeszcze takie stresogenne, ale czekanie na wynik. Ten moment, kiedy podchodzisz, wyjmujesz i czytasz. Odebrać przed weekendem, przed wyjazdem do Zielonej Góry, czy po wyjeździe do Zielonej Góry? I teraz myślę sobie, jak jest ta sytuacja, że jak to, ja nie wiem jak to określić, bo najczęściej się używa chyba takiego zwrotu, ja o tym myślałem, pokonał raka, tak, czy tam walczył i wygrał, takie te bitewne różne sformułowania są używane, ale zdarza się ta sytuacja i mówi się o tym, tak, że i się to gdzieś widzi, że ci ludzie wychodzą wzmocnieni w jakiś sposób. Czy wychodzą wzmocnieni po takim doświadczeniu? Po takim doświadczeniu. No, mogę opierać się też na swoim jakby doświadczeniu, że zdecydowanie to ta choroba mnie ugruntowała jakoś w życiu, tak? Paradoksalnie, ponieważ w tym wieku 26 lat zadałam sobie bardzo ważne pytania związane w ogóle z tym, co ja tutaj robię, tak? W ogóle po co jestem. I to jest tak, to się wtedy nabiera azymut i jakby realizuje te rzeczy w taki sposób, jak się rozumie, że można je zrobić, a jak nie wychodzi, to się szuka innych sposobów po prostu, tak, żeby robić to, do czego nas ciągnie. Wiele osób ma takie doświadczenia, chociaż to nie oznacza, że każda osoba wychodzi z tej choroby wzmocniona. Bo tak. Osoby zdezintegrowane kompletnie, tak. Nawet jeżeli przeżyją. Mm-hmm. Bo czy to w takim razie, wracając do tej szeleszczącej koperty, tak? Czy to, że ją otworzyłem, przeczytałem, coś jest to pewną wartością, coś mi daje? Ja stoję na stanowisku, że tak. Ponieważ dla mnie bardzo ważna jest autonomia moja jako pacjenta i autonomia moich pacjentów. My, ludzie umierający, mamy prawo do informacji. My, ludzie umierający, mówię to z pełną świadomością, bo ja jestem, wszyscy jesteśmy w procesie umierania. Tak, wszyscy jesteśmy terminalni. Wszyscy jesteśmy, życie jako śmiertelna choroba przenoszona tak, drogą płciową. Zatem mamy prawo do aktywnego uczestniczenia w tym procesie umierania. Dlatego niezwykle istotne jest w moim odczuciu właśnie poprawne przekazywanie trudnych informacji. Umiejętne, poprawne z konfrontacją i wsparciem z całą tą sztuką psychologiczną, bo pacjenci mają prawo być, nazywamy ich pacjentami kompetentnymi, po to, żeby mogli zadecydować w sposób właśnie autonomiczny o dalszym przebiegu własnego leczenia lub też odstąpienia od tego leczenia. A bez informacji pełnej, bez w miarę kompetencji, oczywiście oni się mogą zrzec kompetencji na rzecz, nie wiem, rodziny, najbliższych, ale proszę pamiętać, że w każdym momencie to zrzeczenie kompetencji mogą odwołać. I chodzi po prostu o to, żeby pacjenci w stanie nawet terminalnym, czy szczególnie terminalnym, mają więcej mogą chcieć i więcej mogą odmówić. Co dla mnie jako bioetyka jest znowu niezwykle istotne.
I tutaj coś mi się wątek urywał, co mi się rzadko zdarza. Bo tutaj zazwyczaj w telewizji są przerwa. Nie, chciałem powiedzieć tylko tyle, że w tym momencie kompetencja tych, tych pacjentów jest konstytutywna dla ich godności. Może mi to przyjdzie, wrócę zaraz to. Ale też ja może też do tego tworzenia lęku i niepokoju związanego z odbiorem tej koperty. To jest też znamienne, że my, nie wiem właśnie jak w Japonii by do tego podchodzono, bo też ciekawe, że... No właśnie, no tak, no właśnie, ale bo to jest tak, że my jesteśmy ograniczeni poprzez naszą kulturę, nasze reakcje, i my po prostu mamy wyuczone reakcje. Wiemy, że jeżeli to mamy się w taki, a nie inny sposób zachowywać i należy się na przykład bać. Może ksiądz chciałby jeszcze jedną skroneczkę? Nie odmówię. Proszę bardzo. A chciałabym powiedzieć o tym, że my właśnie też nad tym pracujemy, że my możemy w inny sposób podchodzić do rzeczy, których jeszcze nie wiemy. Chociażby trochę obniżać niepokój związany z nastawieniem, tak? No bo możemy powiedzieć tak, skoro ta krew tam, czy to badanie było zrobione 3 tygodnie temu, to moje denerwowanie się przez te 3 tygodnie i tak nie wpłynie w żaden sposób na ten wynik, który ja odbiorę, a potem pojawiało się zawsze na takich naszych dyskusjach pytanie, a być może przez te 3 tygodnie tyle sobie nabrużdżę, że wynik, który odbiorę, już będzie zupełnie nieadekwatny. Bo ja mam po prostu wybite wszystkie natural killers po prostu dlatego, że ciągle się stresuję. No i my paradoksalnie szukamy pewnej równowagi w tym nadmiarowym takim przeżywaniu i też takim terrorze w ogóle lęku związanego z tym, że ktoś jest w centrum onkologii i że ktoś idzie do centrum onkologii i idzie właśnie po odbiór takich, a nie innych. O, już wiem, co chciałem powiedzieć, przepraszam. Proszę bardzo. Bo tu jest jeszcze kwestia tego ciśnienia ze strony rodziny, zwłaszcza na nas, młodych pacjentów. Albo ciśnienia, ja jako publiczna gęba dostaję mnóstwo maili, jakichś napadają na mnie emerytki przed kościołem, bo to nie jest do końca fajne. Ja to robię oczywiście użytkowo, sprzedaję gębę i wszystkim mówić, co mi tam w głowie siedzi. Ja to traktuję użytkowo dla hospicjum, dla idei i tak dalej. Ale co jest najbardziej obciążające? Proszę księdza, na pewno będzie dobrze. Ja wiem, że ksiądz z tego wyjdzie. Na jakiej podstawie, do jasnej cholery? Przede wszystkim, albo... To są jeszcze tego typu pytania. Proszę księdza, kiedy ksiądz z tego wyjdzie? To tak jakby pytający chcieli zamaskować swój strach przed chorobą, widząc nas chorych, chcą sobie udowodnić, że tej choroby nie ma, albo że jest niegroźna. Więc ja już potem żartuję, mówię, wiecie państwo co, no w lutym to jestem zawalony, ale w marcu może gdzieś wyjdę. Bo to jest takie myślenie właśnie życzeniowe ze strony otoczenia, że jak musisz się trzymać, twoja wolna wola ciebie z tej choroby wyprowadzi. Proszę państwa, gdyby moja wolna wola pozwoliła mi wyjść z tej choroby, to bym, proszę państwa, zaczął jeść tą szklankę. Gdyby to było takie sprawcze. Ale nie ma nic w tym złego, że ludzie mówią, że będzie dobrze. Jest. Lepiej byłoby słuchać, ale lepiej jest powiedzieć, słuchaj, już zejdziesz, kiedy odchodzisz, nie. Tak? Nie, w tą stronę. Nie w tą stronę. Ja myślę, że tej nadziei trochę potrzebujemy. Nie. To jest coś takiego złego. Droga pani, droga pani, jako fachowiec, muszę odpowiedzieć, że my chorzy wcale nie potrzebujemy tego pocieszactwa. Będzie dobrze, będzie dobrze, będzie dobrze, będzie dobrze, jak mantę. Ja nie mówię o tym. Nie, momencik. My potrzebujemy, żeby ktoś nam powiedział, nie bój się, kocham cię, jestem przy tobie. Wszystko jedno, jak będzie, ja z tobą będę. Ale ja ciebie nie zostawię. To będzie dobrze, tak? Ja myślę, nie, ale znowu, ale filozoficzne pytanie, które chcę państwu zadać na ogromnej powadze, chociaż wyglądam na kretyna. Jeżeli ktoś mi mówi, że będzie dobrze, to ja się pytam, co to znaczy, że będzie dobrze, dobre życie? Co to znaczy dobre życie? Że będę żył długo i beznadziejnie moralnie? Czy będę żył krótko i na pełnej petardzie i na moich zasadach? Ja wybieram tą drugą opcję. Ja nie mam parcia
na takie natychmiastowe wyzdrowienie. W tym sensie jestem otwarty na cud, jestem otwarty, jestem potwornie głodny życia. Ale nie terroryzujmy chorych, że oni muszą wyzdrowieć. Oni nic nie muszą. Oni się muszą dobrze czuć. Ja też pamiętam takie, bo są takie pytania, jest taka grupa pytań nielubianych, że tak powiem, tak? Bo na przykład jak pytanie, co chwila pytania, zasypywanie pytaniami, no i co, no i jak się czujesz, no i jak się czujesz? I pamiętam, są to jedna, z jednej strony no jest to przejaw zainteresowania, ale być może już za dużo. Pamiętam taką odpowiedź jednego pacjenta, dziękuję do dupy. No bo co można powiedzieć, no z tymi rurkami w każdym otworze mniej więcej, tak, w szpitalu, no już jakby już dosyć, że już jakby przelewa to, że być może nieraz tak jest, że pytania, że te pytania, takie pocieszenia, że są też biernością, bo tam jest tylko bierność, nie ma nic za tym, na przykład to co tam słychać u ciebie, co robisz, co może coś razem zrobimy, a jakby, że jest normalne życie za tym. Zajmijmy się trochę czymś innym, pójdźmy do teatru. Tak, no właśnie, nie? A co jadłeś dzisiaj na przykład, nie? Znaję twoich możliwości. No właśnie. I albo coś zrobimy razem do jedzenia, tak? Nie wiem, sushi albo coś innego. Albo mamy tutaj takich znajomych, którzy umieją dobrze gotować i może zrobimy coś. Właśnie, żeby no, wyniknęło z tego życie, tak? Bo to jest, to jest częsty błąd, kiedy nie mówimy naszym najbliższym albo trzymamy pewne złe tajemnice, złe informacje w tajemnicy. Klasyczny przykład. Hospicjum domowe na Kaszubach, w wiosce. Przyjeżdżam samochodem, rodzina do mnie dzwoni i mówi, proszę księdza, niech ksiądz nie mówi, że ksiądz jest hospicjum. Absolutnie, bo mamusia nic nie wie. Bo mama nic nie wie. I zaklinanie, a ja się głupio czuję, jestem w sutannie, w komrze z Najświętszym Sakramentem i co mam tak wejść i powiedzieć, tak sobie przyjeżdżałem i tak sobie pomyślałem, że to jest ktoś chory, a tak sobie wpadnę, tak nie miałem nic po południu do... A ludzie są niezwykle przemyślni i oni mówią tak, mamo, bo ja jestem taką Dodą Północy. No ja, jaki powiat, taka Doda, no. Ale... Bo ksiądz Jan, ty go znasz, wiesz, on tam gębę pokazuje w różnych telewizjach, on się zajmuje chorymi, tu hospicjum prowadzi i on spotkał wujka Cześka na stacji, a wujek Czesiek powiedział, że jesteś chora i on właśnie dzisiaj przyjechał. I często wchodzę do tej matki, a matka mówi, proszę księdza, ja wiem, że ja jestem chora, ale moja córka miała dwa zawały i ona nic nie wie. Niech ksiądz absolutnie nie mówi. Jej nie mówi, no właśnie, bo ona tego nie przeżyje. I tam jest takie... I takie zimne milczenie. Ja tak chodzę między kuchnią a pokojem i uzgadniam prawdę. Proszę Państwa, ona coś tam chyba wie. A najgorzej jest to, kiedy rodzina mi nie pozwala, bo wisi nade mną. Tak, ale to jest właśnie ten ból tego, właśnie tego czasu, tego życia, które jest właśnie, a za chwilę go nie będzie. I ci ludzie nie będą mieli tej możliwości, jasne, żeby faktycznie dokończyć te rzeczy, które są naprawdę dla nich ważne, żeby powiedzieć sobie o tym, jak dziękuję ci bardzo, że mi i droga pani, nikt nie mówi, że będzie beznadziejnie, umrzesz, koniec grup, amen, finał. Tylko właśnie trzeba to mądrze zrobić. Ale ja mówię właśnie, że nie ma nic złego w takim pytaniu. Bo my na co dzień, komunikując się z kimkolwiek, kogo spotykamy gdzieś, prawda, zadajemy pewne takie sztampowe pytania, tak? I czasami zależy od odpowiedzi, jakie będzie nasze następne pytanie. To prawda. Ja też pracuję z ludźmi chorymi, często doświadczam różnych sytuacji i powiedziałabym, że często wiele osób jest zbudowanych na takim pytaniu, jak się dziś czujesz, będzie dobrze, oczywiście, później za tym idzie jakaś rozmowa właśnie głębsza. Czasami to pytanie pozwala później pójść głębiej i rzeczywiście jakby inaczej spojrzeć na bywa, na droga sprawę. Pani, tylko że zawsze trzeba być... Ja to podkreślam, że trzeba być uważnym na tego drugiego człowieka. Ja bardzo lubię to słowo, być uważnym. Tak. Też tak myślę, dlatego że jak ja mam takie doświadczenia w mojej pracy, że jeżeli na przykład spotykają się dwie osoby właśnie i ta druga mówi, będzie dobrze, to tak jakby ta pierwsza już mówi, aha, to ja już przechodzę na inny tryb rozmowy. To już nie będziemy rozmawiać, to już nie będziemy rozmawiać naprawdę, tylko teraz już trochę cię podtrzymam na duchu na przykład, bo ty wierzysz, że będzie dobrze, albo jeszcze pytanie, z czym ona się mierzy, bo ona się może po prostu na maksa wkurzać, bo ona wie, że nie będzie dobrze, bo znaczy nie będzie dobrze. To jest pytanie znowu, że najprawdopodobniej co to znaczy właśnie to dobrze, no znowu idziemy do tego pytania, ale,
ale co masz na myśli z tym dobrze, tak? Czyli że ja wyzdrowieję, że na pewno wyzdrowiesz, to często jest, budzi w ogóle ogromną złość, tak? Tak? Że skąd ty możesz wiedzieć? Ja właśnie... A gdyby pani do mnie przyszła teraz, klinicznie, wie pani, jak rokuje jak 4 stopnia? Ja mam osoby, które przeszły przez chorobę onkologiczną i też z nimi rozmawiałam. Okej, okay. I gdyby pani powiedziała, proszę księdza, będzie dobrze, to bym panią rozszarpał, przysięgam, przy całym szacunku. Bo... No nie jest ksiądz moim znajomym. Gdybym księdza znała głębiej, wiedziałabym, w jaki sposób zadać pytania, tak? Dlatego inaczej zadają pytania osoby, powiedzmy, nie zajmujące się tak głęboko tematem jak państwo, tak? Trudno oczekiwać od sąsiadki, że będzie miała takie podejście do was. Dlatego miałam pytanie takie jeszcze, nie jest czas na pytania, ale właśnie jak pracujecie właśnie z rodzinami? Z ludźmi, którzy są wokół chorego. Przed odpowiedzią, przepraszam, chcę powiedzieć, jak że można zadawać pytania. Okay, tak? Ja jeszcze bym chciała coś właśnie powiedzieć, dlatego a propos takich pytań, a propos tych różnych pytań, fajnie, że o tym mówimy, no właśnie stąd się wzięła cała ta kampania społeczna Zwrotnik Raka. Bo właśnie o to nam chodziło, żeby ludzie wiedzieli, żeby nie zadawać pewnych pytań, czy żeby wiedzieli, żeby najpierw sami sobie odpowiedzieli na pytanie, z jaką reakcją mogą się spotkać, jak zadają takie pytanie osobie, która właśnie nie wie, czy ona będzie żyła miesiąc, czy będzie żyła 3 miesiące. Albo 3 lata, no właśnie, no, żeby właśnie trochę wyedukować, bo edukujemy, tak to jest, co my możemy zrobić? Pani Joanna działa społecznie, ja działam kościelnie, jeżdżę po najmniejszych parafiach, zapyziałych dziurach i tłumaczę po prostu na kazaniu. Że właśnie nie mówmy, będzie dobrze, tylko mówmy... Zróbmy coś. Nie. Wszystko jedno, jak będzie, ja z tobą będę. I tłumaczę, że bliskość jest jak mięsień. To będę jutro tłukł tutaj, że bliskość jest jak mięsień, którą trzeba ćwiczyć w codzienności, wtedy, kiedy jesteśmy zdrowi. I ona nas ochroni przed kompletną rozpaczą. Jeżeli się dzieci nie przytula, jeżeli się dzieci nie kocha, to później trudno wykrzesać z siebie mega empatię, kiedy przyjdzie wypadek, choroba czy jakaś inna tragedia. I proszę mi wierzyć, że po setkach wygłoszonych kazań mam takie reakcje ludzi, że im spadają łuski z oczu, w jakimś sensie biblijnym prawie, że i mówią, ksiądz nie by powiedział oczywistą rzecz, że mamy się kochać i mamy się przytulać. A to tak jakoś zadziałało, że już nigdy nie powiem komuś tak beznadziejnie, że będzie dobrze. Jak miałem 12 lat, jeździliśmy do mojej babci, dziadka. Mój dziadek zachorował na raka. Nie rozumiałem tej choroby w ogóle, zapytałem się go, dziadku, będzie dobrze? Będzie dobrze. Za miesiąc jechałem na pogrzeb, czułem się oszukany, dlaczego mi tak powiedział. I być może z tym będzie dobrze, właśnie to nie jest tak do końca dobrze. To jest osobna kwestia, jak z dziećmi rozmawiać. Ale pani Joanno, czy ja mogę mieć pytanie? Czy doświadczyła pani tego, ja doświadczyłem, że my jako tak zwani młodzi chorzy, nasi rodzice odbierają nam autonomię. Tak. I to jest na maksa denerwujące. Dlaczego? Ponieważ w stresie nasi rodzice, tak sobie to tłumaczę, przypominają sobie, jak funkcjonowali wtedy, kiedy byliśmy mali i bezradni. I oni idealnie wchodzą w tą rolę na nowo. Ja jestem prawie 40-letnim księdzem i jak moja mama mówi, nie wychodź na piwo, no to właśnie mam ochotę ją rozszarpać, chociaż ją kocham jak nad życie, to jest jedyna osoba, która jest mnie w stanie doprowadzić do szewskiej pasji. I wiele takich przejawów właśnie, kiedy my, tak zwani młodzi chorzy, którzy jeszcze mamy rodziców, jesteśmy sprowadzani do poziomu... Tak, w zeszłym tygodniu nawet miałam spotkanie z taką rodziną, tak? Mama, tata i syn 31 lat, który zachorował na nowotwór nerki. No i on... Wacusiu. No właśnie. Wacusiu, ubierz się, Wacusiu, usiądź. No właśnie. I problem, główny problem, znaczy też problem związany z lękiem i objawami takimi już z lękiem związanymi, jakąś bezsennością, ale problem, z którym się zgłosili, to ja byłam pod ogromnym też wrażeniem ich jednak świadomości. Tak. Bo oni się naprawdę bardzo kochali. To widać, że oni się kochają, że oni też się znają, że się rozumieją,
ale on sprowadził się znowu do rodziny, dlatego że tego potrzebował. No miałem bo to samo. Wiadomo, tak? To jest w ogóle super. Ja jestem tak wdzięczna moim rodzicom, ponieważ oni znosili moje humory, kiedy ja brałam chemię. Mój mąż zresztą też, ale to jest mistrz jeszcze do ciętej riposty, więc dodatkowo mnie bardzo rozśmieszał, a śmiech to zdrowie. Oni po prostu wiedzieli na przykład tam, że ja chcę jeść grejpfruty, no to wszystko grejpfruty, tak? Że nie chcę jeść, że mnie tam zapachy wszystkie męczą, to oni tam starali się jakoś dbać o to i nikt nie był w stanie by tak mnie zrozumieć i tak zaspokoić moich potrzeb wtedy, jak oni. Jestem im dozgodnie za to wdzięczna i nasze więzi się bardzo mocno jeszcze zaciśniły przez to doświadczenie. Ale też oczywiście były źródłem napięć, ponieważ my jakby naturalnie wchodzimy w taki stan regresji. Ja znowu jestem trochę dzieckiem. Oni się mną opiekują. Ja leżę, bo się źle czuję po tej chemii. Chociaż uważam, że jelitówka jest o wiele gorsza niż chemioterapia. Naprawdę. Przeszłam 3 razy i chemioterapia łatwiej jest, łatwiejsza do znoszenia dla mnie. I oni po prostu naturalnie wchodzą w te role. A potem trochę się zapominają w tym, tak? No bo to jest też ich forma radzenia sobie z ich lękiem i niepokojem, że oni chcą mieć to dziecko tutaj, że oni najlepiej to skontrolują. Dorosłe dziecko, podkreślam. To dorosłe dziecko, ale to jest jedna strona medalu, ale zobaczmy teraz drugą stronę, jak zachoruje rodzic. Bo ja mam bardzo często do czynienia też w drugą stronę, że przychodzi do mnie mama, która ma 67 lat i po prostu nie może znieść w ogóle tego, że mieszka teraz ze swoimi dziećmi, które są oczywiście już dorosłe i te dzieci traktują ją jak dziecko, no bo ona jest chora, no i ona nie może tego znieść, bo ona zawsze miała koleżanki, bo ona sobie tam wychodziła, różne rzeczy robiła, a nagle ona jest sprowadzona do roli chorej. Mamo. Ty się tak nie forsuj. Mamo, ale uważaj. Mamo, ale ubierz się. Mamo. I ona, Boże, znowu jestem w tym... A to była samodzielna pani, która na przykład była... Tak. No była po prostu ogarnięta życiowo, prowadziła jakieś swoje normalne życie. I nagle ktoś jej to wszystko zabrał. Tak. No właśnie. No więc to jest właśnie o tyle ważne, że ten proces się też dzieje, że świadomość społeczna wzrasta, że ludzie jak mają problem na poziomie komunikacji, to zaczynają przychodzić do fachowców, takich jakim jestem ja, specjalistów od komunikacji, psychologów i uczą się, w jaki sposób my się mamy komunikować w dalszym ciągu z miłością i troską, ale bez zniewolania, zniewolenia, tak? Ale bez zabierania autonomii, ale z pytaniem, to wybierasz to czy tamto, na przykład, gdzie jest w ogóle jakiś wybór, gdzie jest ta przestrzeń, która jest związana jednak z naszą wolnością, a nie już byciem też niewolnikiem w tej chwili. Jeżeli się Państwo zgodzicie ze mną, to ja teraz poprosiłbym też o pytania, tylko przed tymi pytaniami, jeśli one, a mam też nadzieję, że się pojawią, taka krótka rzecz, bo pojawiło się to przez moment, że też każdy ma trochę swoją traumę, prawda? I oczywiście nie porównując czy nie dokonując jakiejś takiej gradacji, kto ma gorszą i kto komu jak, co komu jak łatwo jest znosić, to w pewnym sensie, kiedy myślimy o jakimś procesie, ten mój list z Urzędu Skarbowego gdzieś tam jest podobny w procesie, o procesie myślę, prawda? I w związku z tym ja bym chciał, żebyście też Państwo poczuli ten związek, ten stały związek tego, o czym Państwo tutaj mówicie, z naszym życiem codziennym, niekoniecznie tylko z chorobą nowotworową. Chciałem, żeby to bardzo dobrze wybrzmiało, bo to jest ten przejaw taki, można powiedzieć, radykalny i drastyczny, prawda? Natomiast my wszyscy to przeżywamy na co dzień, jeśli Państwo się ze mną zgadzacie. I w związku z tym zachęcam do zadawania pytań oczywiście. No właśnie. Myślę, że takie doświadczenia, ja to jakby, oczywiście można też na głos te pytania. Mam myśl w sobie. Tak, ja tak myślę sobie, że te doświadczenia, które są związane z cierpieniem, różnym, każdy ma jakieś, tak, nawet mamy cierpienie, często osoby, które przychodzą na terapię z powodu migreny też bardzo cierpi, przeżywają cierpienie często. No i pytanie, co my w ogóle z tego cierpienia, jaki sens wyciągamy, bo ono, że no jakby takie też akceptacja związana z tym, że no taki akurat mam, taki mam organizm, takie mam życie, tyle ile mogę, to poprawię sobie w tym funkcjonowaniu, ale no też żyję tym,
żyję tym co mam, tym życiem, które mam, bo tylko to jedno mam właśnie, więc nim żyję. Jakby takim nieuciekaniem też za wszelką cenę od niego, bo to dodatkowo powoduje kolejne cierpienie, tak? Ta ucieczka od życia. Nie wiem, czy Państwo rozumiecie, co mam na myśli. To znaczy, jeżeli mogę powiedzieć w kontekście cierpienia i tutaj wywalić kilka katolickich mitów, a że cierpienie uszlachetnia, zwłaszcza fizyczne, b, że kogo Pan Bóg kocha, temu krzyżyki zsyła. No właśnie, nie? To są też no takie, no. To jest, proszę Państwa, to jest po pierwsze, ja mówię to jako etyk, nawet nie do końca jako teolog. Dla mnie jako etyka cierpienie fizyczne ma zerową, może minimalną wartość etyczną. Oczywiście ja nie mówię o tym, jak gdyby, żeby nie przeginać w drugą stronę, że musimy uciekać od jakiegokolwiek dyskomfortu. Zwłaszcza my, społeczeństwo, które nadużywamy NLPZ-ów, czyli tych niesterydowych leków przeciwzapalnych. Co nas zaćmi ząb, to apapik. No właśnie. Nie idźmy, Ludwiku, do Nisabon, nie idźmy w tą stronę. Tą drogą, jak mawiał klasyk. W każdym razie to jest jedno, ale z drugiej strony chciałbyś powiedzieć na litość boską. No skąd się biorą nowotwory? Przecież to nie Pan Bóg z długą brodą, dziad siedzi na chmurze, mówi Kowalski, ja wasza gęba mi się nie podoba. Pach. I to jest też odkrywcze, kiedy wychodzę na ambonę i co do ludzi mówię, dlaczego Pan Bóg mnie tak ukarał? Dlaczego ja? No dlatego, ponieważ każdego dnia, statystycznie, mamy 3 mutacje nowotworowe. Myozy nie mamy, mamy mitozę, replikację kodu DNA i tam co jakiś czas się pokazuje ten onkogen. Nasz system, jakby na gruzułę gadał, proszę. Tak, normalnie funkcjonuje, to wszystko wychwytuje. Wychwytuje i przy tej replikacji kodu DNA niszczy tą chorą komórkę, ale już mówiąc, upraszczając sprawę, raz na życie się myli. I zaczyna tą najlepszą komórkę traktować jako gościa i namnażać. Ona ma jeszcze taki system adychplazji, czyli one tak nie do końca ściśle do siebie przylegają, potem otrzymują, zerkam na panią, czyli pani była pakietem, potem otrzymują własne ukrywienie patologiczne, czyli tak, bo wszystko... Tak, ten proces angiogenezy... Tak, wszystko w nowotworze jest patologiczne. No i to znowu nie Bozia powiedziała przerzut, bo nie złożyłaś Kowalska łapek. Tylko po prostu pod ciśnieniem krwi to jest po prostu biologia. No, ewentualnie możemy mieć pretensje do Pana Boga, że nas stworzył jako biologia, nie jako anioły. No właśnie. No ale tak jest po prostu. No tak. No i właśnie też to jest bardzo ważne, żeby patrzeć na ten, bo, ponieważ to jest istotne, że etiologia chorób nowotworowych jest nieznana, jest wieloczynnikowa. To, co my na pewno wiemy na temat tego, dlaczego te choroby się pojawiają, to jest jedyna ważna rzecz, że nasz układ odpornościowy przestał dobrze działać, funkcjonować, wyłapywać właśnie te komórki. No i też leczenie, dlatego musi to jest być bardzo ważne, wiele właśnie, że na przykład będzie się odbywało również na poziomie duchowym, również na poziomie psychologicznym, również na poziomie społecznym, dlatego te kampanie społeczne, ale oczywiście i na poziomie biologicznym, fizycznym, poprzez odpowiednie żywienie, jedzenie, ćwiczenia, aktywność fizyczną, czy leczenie w sposób taki, jaki jest w naszej kulturze przyjęty. W naszej kulturze się podaje chemioterapię, radioterapię, jakieś specyficzne... Która na dzień dzisiejszy jest skuteczna. Tak. Na tyle, ile... I tutaj też, żebyśmy nie w myślenie takie spiskowe mieli, że to pojawiają się takie teorie, że to koncerny farmakologiczne ukrywają gdzieś przed nami jakiś cudowny lek na raka, tylko po to, żeby na nas zarobić i nas truć chemią. Na litość boską, no gdyby był jakiś cudowny lek na raka, to nikt by nie był w stanie go utrzymać w tajemnicy. Więcej, no, oczywiście mamy pewne inhibitatory i aktywitatory, czyli jakąś wrodzoną skłonność. Współcześnie się wymienia, że tak, że pierwszą przyczyną jest genetyka jednak, drugą przyczyną jest, jakby nie mówić, obniżenie właśnie odporności, choćby przez stres. Stres jest ważnym czynnikiem występowania nowotworów. Oczywiście niektórzy jeszcze palą fajki albo mieszkają w domu z azbestem. To jest aktywitator do tych naszych inhibitatorów, czyli tych skłonności wewnętrznych. I tak po prostu.
Jeżeli ja mogę panią Joannę zapytać, byłem kiedyś na świetnym wykładzie, gdzie się psycholog wypowiadał, kliniczny, i porównywał jakiś taki porównywalny nowotwór, sprawdzalny, gdzie była wyselekcjonowana grupa, grupa kontrolna, krzyżowa, ślepa i tak dalej. Wszystko to było zrobione zgodnie ze sztuką. I mówi, proszę państwa, z przykrością państwu powiem, chciałbym jako psycholog powiedzieć coś innego, że nie zaobserwowano klinicznie różnicy, to chyba chodziło o nowotwór jelit. Klinicznie nie zaobserwowano różnicy w postępie choroby, w progresji albo w regresji u pacjentów dobrze zaopiekowanych psychologicznie i niezaopiekowanych w ogóle. Mówi, jako psycholog chciałbym powiedzieć co innego, co wcale nie oznacza, że ten ogólny dobrostan tych pacjentów, ale chodzi mi tylko o kliniczny postęp nowotworu. Że, bo to jest znowu ten mit, że jak się będę trzymał, to on na pewno nie będzie, albo jak będę dobrze zaopiekowany, jak będę dobrze myślał, miał to pozytywne myślenie, to on się na pewno zatrzyma. Są pewne nowotwory, które pomimo naszej najszczerszej, najlepszego zaopiekowania, są po prostu tak agresywne, no, że przebiegają tak, jak przebiegają. W każdym razie, co nie znaczy, że ogólny dobrostan tego pacjenta nie był zdecydowanie lepszy. I dlatego warto te wszystkie metody wspomagania psychologicznego, duchowego, wyzbywania się kwasu, nienawiści, zapiekłości, stosować. I mamy ostatnie tak naprawdę 3-4 minuty, jeżeli ktoś chce zadać pytanie, to proszę walczyć. Jeśli nie, to... Czy w Państwa praktyce zdarzyło się, że nie można było dotrzeć do jakiegoś człowieka chorego? To znaczy, że miał taką blokadę psychiczną, że nie dał się przekonać, żeby myśleć pozytywnie, bo miał wszystko. Ja bym od razu powiedziała, że ja nigdy nie zmierzam do myślenia pozytywnego, tak? Bo to jest jakby taki, rozumiem, żeby urealnić jakoś tę sytuację i być w kontakcie z drugą osobą, umieć wziąć pomoc albo sobie pomóc po prostu. Oczywiście, że takie sytuacje się zdarzają wtedy, kiedy taka osoba po prostu tego nie chce, tak? Jeżeli nie chce i nie jest gotowa na to, no to jest trochę tak, jak po prostu pani byłaby po obiedzie i ktoś by pani mówił, ale jeszcze jeden obiadek bardzo dobry, ta mamusia ugotowała, będziecie po nim bardzo zdrowy jest obiadek. I to jest na takiej samej zasadzie, tak? Że musi być w nas chęć tego, żeby wejść w rozmowę, tak? I oczywiście my jako psychologowie mamy różnego rodzaju sposoby na to, żeby otwierać pewne tematy, albo żeby też nie odpuszczać tak po prostu, tak? No, też pamiętam różne historie ze szpitala, zwłaszcza gdzie też psycholog na oddziale, ja pracowałam na hematologii, no sorry, ale ja nie jestem psychiczny, tak? Tak pamiętam takiego stwierdzenie jednego pana, tylko po prostu mam szpiczaka. Więc... To bardzo często, bo no właśnie, psychologowie są odbierani jako czarownicy, którzy mają jakiś tajemny wgląd do naszej duszy. A przecież to jest, siedzę koło pani, to jest nieprawda, nie zagląda pani do mojego wnętrza. Bogu dzięki. Ja zawsze tłumaczę naszym pacjentom, że psycholog właśnie nauczy pana, panią obsługiwać emocje. To jest fachowiec, on panu poda mechanizmy. I to się zdarza. Ci, do których często trudno jest dotrzeć, to są właśnie dla mnie dwie grupy pacjentów. Jedna grupa pacjentów to ci z ZZA, czyli z zespołem zależności alkoholowej, którzy mają tak zryty beret, że tam naprawdę już nie ma wiele do roboty, bo oni się po prostu mentalnie wypłukali, co nie znaczy, że stracili godność ludzką, absolutnie. A druga grupa pacjentów, do których mi jest bardzo trudno dotrzeć, mamy teraz aktualnie na pokładzie takiego jednego, którzy na przykład się nie leczyli, bo kompletnie sfokusowani na te naturalne leczenie. Którzy traktują to jak sektę, jak ideologię, jako zamach na własną wolność. No, my w hospicjum proponujemy im pewien standard leczenia. I albo ten ktoś będzie chciał, oczywiście to, że ten pan do nas przyszedł i w ogóle, że podpisał zgodę na leczenie, to już i tak było mistrzostwo świata w jego wykonaniu, bo on już był tak pod ścianą w domu, że no, musiał się zgodzić, no bo zgodził się na pewne leki. Później je odstawił. No, nie możemy z tego zrobić oczywiście na siłę. I cały czas tkwi w tym swoim takim maniakalnym przekonaniu, ja myślę, że to jest na granicy zdrowia psychicznego.
No to już jest pewna halucynacja też, tak można powiedzieć. Nie? Chociaż on jest dobry, tak psychosomatycznie jest dobry. Mhm, jest... A to nawet nie chodzi mi o to, że taka halucynacja w takiej psychopatologii, w takim, tylko że generalnie my też nieraz halucynujemy, że po prostu ta rzecz, ta cieciorka w kolanie, że ona nas uzdrowi, tak? Bo na przykład. Ale to jest też bardzo ciekawe, że bardzo często, jak już to pani o to pyta, to rodzina stosuje tak silne naciski, właśnie każdy dowiaduje się o jakiejś kolejnej rzeczy. Ci chorzy są zarzucani w ogóle różnymi formami, oczywiście, że szpital też, ale po prostu tysiąc innych. Wydają mnóstwo pieniędzy na jakieś leki za 1000 zł, które no... nie mówię, że to... bo ja cię nie znam, ja nie jestem znawcą, tylko nie chodzi mi już sam o ten fizyczne przyjmowanie jego, ale o to, że po prostu ci pacjenci są również pod presją, że nagle po prostu jeszcze muszą spełniać oczekiwania całego świata, tak? Wciskać sobie cieciorkę, robić sobie właśnie te lewatywy, albo robić cokolwiek. Niech on sobie sam wybierze. Jeżeli to jest jego ścieżka, to niech sobie to robi. Bardzo często jeszcze chciałam powiedzieć, że problem polega na tym i my też do tego zawsze zmierzamy u nas nie można zapisać pacjenta na spotkanie z psychologiem, psychoonkologiem. On sam musi się zapisać, bez względu na to, ale mój ojciec jest bardzo słaby. No ale czy pani z nim tak rozmawia, to może do nas zadzwonić. Bo najgorsze jest to, że o wiele bardziej chce rodzina, żeby ktoś się zajął, a nie ta sama osoba, tak? Lepiej my zapraszamy całą rodzinę, to przyjdźcie państwo wszyscy, tak? Albo jak na przykład przychodzą, przyjdzie cała rodzina, ale delegują tylko tego jednego, żeby wchodził, tak? Ten klient niech wejdzie, on jeden na spotkanie z panią psycholog, a my to w takim razie zapraszam państwa, ja zawsze tak robię. Tak. Ale jak już państwo się pofatygowali, to zapraszam wszystkich, to może się spotkamy razem. Nie, ale my nie potrzebujemy, ale to może jak już państwo jesteście, i wtedy faktycznie się okazują takie najważniejsze rzeczy, że to nie dotyczy tylko tej jednej osoby, ona i tak ma ciężko. Dlatego taki ogólny apel, moi państwo, nawet z najlepszej intencji, nie róbcie tego pacjentom, bo jak ja widzę kolejne maile, niech ksiądz je pestki z dyni, albo no te tysiące, tak. To one mogą wyglądać przyzwoicie, one mogą, możecie być nawet do nich przekonani, ale zostawcie chorym wolność. Wybór, tak. Wybór i wolność. Czy to jest dobra myśl na zakończenie? Tak? Myślę, że tak, bo ja bym ostatnie, niestety klechy to tak nie mają. Czyli tak, ale nie. Tak, ale nie. O. Dla mnie fundamentalną filozofią w ogóle bycia księdzem i prowadzenia hospicjum to jest bezwzględna i nienaruszalna godność tego drugiego człowieka. Tego drugiego pisanego przez duże D. Wszystko jedno, to jest moje ulubione zdanie z Ewangelii. Wszystko, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mieście uczynili. I przysięgam, że tam nie ma gwiazdki. Chyba, że jesteś inny, chyba, że jesteś innego wyznania, dziwny i tak dalej. No wszystko, co sobie tam postawicie. Innej orientacji, jak chcecie. Cokolwiek. Nie ma tam gwiazdki. I na tym polega dla mnie sens godności chrześcijańskiej. Także wtedy, kiedy pacjent na przykład na końcu swojego życia odmawia pewnych rzeczy i ma do tego święte prawo. Pani Joanna, jak w telewizji pani ostatnie zdanie, w związku z tym mamy jakieś? Ja nie jestem telewizyjna, więc myślę, że to było wspaniałe zdanie. Ja tylko chciałbym zwrócić uwagę od razu i bardzo bym prosił, żebyście się państwo ze mną zgodzili, że... Manipulacja. Właśnie. Manipulacja. Tak, na forum, jak tutaj się wycofać, nie? Nie zgadzamy się, nie. To jest nika, dobra. Ja jestem. Chciałem powiedzieć, że właśnie uczestniczyliśmy wszyscy dzięki państwa oczywiście zaangażowaniu, wiedzy, chęci, dobrej woli we wspaniałej rozmowie, która jednakowoż nie była bardzo łatwa. I pamiętacie państwo, co wspomniałem, o czym wspomniałem na początku? O tym, żebyście doceniali swoją obecność i te chwile tutaj też. I to jest na przykład taki moment, żeby to doceniać, że w tym właśnie wzięliście udział i się mało wierciliście bardzo też i się uśmiechaliście i reagowaliście wspaniale. Bardzo dziękuję. So don't worry.